Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj lekcja o słowie swój. Uwaga, jest problem. Jaki? Ano taki, że nie ma takiego słowa w języku angielskim. A wiadomo, że jak czegoś nie ma, no to z miejsca staje się to dla Polaka trudne i problematyczne. I teraz uczniowie czasami sobie radzą z tym słowem, a czasami nie. W tych pierwszych trzech zdaniach raczej sobie poradzą, choć też nie wszyscy. Popatrzmy. Przyniosłeś swój aparat? Mam nadzieję, że Tomek posprząta swój pokój. Nienawidzę swojego nosa. U nas oczywiście jeszcze będą odmiany swój, swojego i tak dalej, ale nie w tym rzecz. Czyli wszędzie jest swój, tak? A po angielsku musimy go przyporządkować, to słowo swój, pod osobę, o której mowa jest w zdaniu. Czyli tutaj, czy przyniosłeś swój aparat? Ty. Czyli czy przyniosłeś twój aparat, trzeba tłumaczyć. Po prostu jo. Mam nadzieję, że Tomek posprząta swój pokój, czy no jego pokój, tak? Swój się tyczy Tomka. Nienawidzę swojego nosa, no mowa jest o mnie, o moim nosie, czyli nienawidzę mojego nosa. Czyli zobaczcie, tłumaczymy twojego, jego i mojego. Czyli takie zaimki dzierżawcze tu trzeba użyć. Ale tu ewidentnie widać osobę, tak? Że tu jestem ja, tu jest Tomek, znaczy przepraszam, tu jesteś ty, tu jest Tomek, a tu jestem ja. Ale popatrzmy teraz na takie zdania. Każdy rodzic kocha swoje dzieci. Kogo się to tyczy? Ciebie? Jego? Jej? Przecież to mogą być dzieci jej, to mogą być dzieci jego. No to co ja mam zrobić? Pod którą osobę? Jest problem. Każdy ma pozbierać swoje śmieci. I znowu kto? No ty masz pozbierać, ona ma pozbierać, on ma pozbierać. No to do której osoby mam dopasować? No nie wiadomo, co tu zrobić. Nikt nie wysyła swoich dzieci do tej szkoły, tak? Teraz to swoich tyczy się niby nikt. Ale kto to jest nikt? No to samo. Ty, ja, on, ona. Jest problem. Czy ktoś zgubił swój długopis, tak? Czyli ktoś znalazł jakiś długopis, leżał na ziemi i się pyta. Ktoś zgubił swój długopis? No przecież to znowu może być długopis jego, mój, twój, jej i tak dalej. Którą osobę wybrać w tych zdaniach? I tu jest problem, ok? I teraz popatrzmy, jak to wszystko tłumaczyć. Okej, i oto tłumaczenia. Przyniosłeś swój aparat, uzgodniliśmy, że będziemy tłumaczyć twój. Czyli have you brought your camera? Mam nadzieję, że zjadłem, że Tomek posprząta swój pokój, czyli uzgodniliśmy, że jego, czyli I hope Tom cleans his room, po hope dajemy najczęściej czas teraźniejszy, chociaż przyszły też jest możliwy, tak? Bo my mamy przyszły. Czyli możecie też tłumaczyć will clean, ale częściej mówią cleans. Nienawidzę swojego nosa, I hate my nose. No ale teraz te zdania trudniejsze. Każdy rodzic kocha swoje dzieci. Uwaga, dawniej temu w angielskim było dokładnie tak jak w języku polskim, czyli dominował rodzaj męski. Tak? U nas na przykład jak jestem w szkole i prowadzę lekcje, jak są same dziewczyny, to powiem, czy zrobiłyście zadanie, tak? Uzgadniam tutaj odmianę pod rodzaj żeński, ale wystarczy, że w tej grupie znajdzie się jeden chłopak i od razu powiem, czy zrobiliście zadanie. Czyli u nas w językach słowiańskich dominuje rodzaj męski. W dawniej w angielskim było dokładnie tak samo, czyli tutaj tłumaczenie byłoby, że każdy rodzic kocha his, byłby rodzaj męski. No ale potem podobno feministki zrobiły swoje i wywalczyły, no ale jak jego, na kobiety? W związku z tym padło his or her. His or her, czyli each parent loves his or her children. Ale w języku codziennym, wiadomo, że to jest trochę problematyczne używać dwóch słów na raz. My zawsze skracamy w języku, żeby było szybciej. W związku z tym zamiast his or her podmieniamy na we, czyli dajemy liczbę mnogą, czyli ich. Czyli każdy rodzic kocha ich dzieci. Każdy ma pozbierać swoje dzieci. Everybody is to. Jeszcze chyba nie robiłem o tym lekcji. Robiłeś, to jest taki skrót od supposed to, czyli mieć coś zrobić. Czyli każdy ma is to, ok? Zwrot be to, to jest mieć coś zrobić. Everybody is to pick up, podnieść, no i znowu swoje śmieci, tak? Jego, jej i możecie powiedzieć his or her, albo w języku codziennym, potocznym the garbage. Ale śmiało, to jest naprawdę używane. W języku formalnym byłoby his or her. W języku formalnym nie wolno użyć the. Tak przynajmniej słyszałem i myślę, że tak jest. Nikt nie wysyła swoich dzieci do tej szkoły. I znowu his or her, tyczy się niby nikt. No ale w języku potocznym the, czyli nobody sends, uwaga, nigdy ze sobą trzecią, czyli sends. Nobody sends the children to this school. Czy ktoś zgubił swój długopis? No tak, tego typu zdanie ewidentnie padnie w języku codziennym, potocznym, jesteśmy na przykład w klasie. Także nie ma w ogóle chyba opcji, żeby ktokolwiek użył his or her. Tu na 100% będzie the, czyli has anyone lost the
Pan Present Perfect, no bo jest związek z teraźniejszością. Ok? Dzięki, uważamy na swój.